Cześć, kochani, tu Agnieszka. Dzisiaj haul kosmetyczny. W ostatnim czasie, no właściwie od ostatniego haulu, poczyniłam pewne zakupy, takie większe. Mam tutaj dużo rzeczy na zapas, tak zwanych, które na bieżąco, wiecie, się zużywają, więc stwierdziłam, że Wam pokażę dzisiaj. I teraz tak, mam bardzo duże zakupy z Drogerii Pigment, bo w zeszłym tygodniu, czy nie, 2 tygodnie, nie, no czekajcie, co dzisiaj jest? Co dzisiaj jest? Tak, zeszły chyba tydzień były takie promocje z okazji jakichś urodzin tam Drogerii Pigment, więc dosyć dużo tego kupiłam, były naprawdę fajne promocje. Mam Hebe, mam Sephora, mam Hair to Go, bo zamówiłam coś, co już tak jakby bardzo za tym tęskniłam, kiedyś miałam. Mam jest Styla, mam Bath & Body Works, co jeszcze? Chyba to wszystkie sklepy. A, no i mam paczkę PR-ową od Veoli Botanica. Pokazywałam Wam ją na Instagramie, pokazywałam, co dostałam, ale może mnie nie śledzicie, to też tak szybko tutaj pokażę. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj jest, to zostańcie ze mną. Oglądajcie dalej, jeśli film będzie się Wam podobał, jeżeli miło spędzicie ze mną czas, zrelaksujecie się, zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. Mam i pielęgnacje, i takie typowo jakieś tam higieniczne rzeczy, i makijaż, więc myślę, że ciekawe, po prostu będzie ciekawie. Dzisiaj sobie tak związałam włosy w takiego niskiego bardzo bobka, bo ja po myciu mam po prostu jak lew szopę, więc muszę to ogarniać. Za parę godzin będzie spokojnie, jak włosy tak wrócą do normy, ale na razie, no właśnie, jest szalenie na głowie, więc nie wiem, jak to wygląda, mam to gdzieś po prostu. Słuchajcie, zaczniemy od czego? Zaczniemy może, zaczniemy od Veoli Botanica, pokażę tak na początek szybko. Dostałam, słuchajcie, paczkę PR-ową z nowościami Veoli Botanica. W tym momencie zużywam emulsję myjącą do twarzy. Ona jest bardzo fajna, bardzo delikatna i nawet była w ulubieńcach ostatnich, natomiast tamten zapach jest taki dosyć dla mnie intensywny. Mojemu młodemu nie przeszkadza, ktoś tam też pisał w komentarzach, że spoko jest ten zapach i to jest taki zapach czystości, ale jakoś nie wiem, no nie do końca mi pasuje, więc Veoli postanowiło wysłać mi nowości. I teraz tak, tego jeszcze nie otwieram, to jest żel, już Wam mówię, oczyszczający, odświeżający z ceramidami, kwasem hialuronowym i niacynamidem, no bo nie wiem, czy napocznę oba naraz, nie wiem, zobaczę. Na pewno chcę je przetestować, bo jak skończę tą emulsję, myślę, że tak za tydzień, półtora, może dwa, no to zacznę właśnie sobie sprawdzać, jak to działa. To natomiast otworzyłam, wyciągnęłam z opakowania, to jest drugi żel i go powąchałam. I on rzeczywiście ma bardzo taki naturalny, przyjemny zapach, super przyjemny, taki delikatny. Ja bym powiedziała, że tu jest lekko oranżada w tym zapachu. Wiadomo, że to jest tylko takie skojarzenie, no bo tu nie ma nic oranżadowego i wiecie, no oranżada, czysta chemia kontra Veoli Botanica, czysta natura, no to tak jakby to są dwie różne rzeczy, ale tak mi się skojarzyło. Natomiast zapach jest rzeczywiście delikatny, przyjemny, nie jest taki wbijający się w nozdrza jak w tej emulsji dla mnie. Nie wiem, ja się w ogóle zrobiłam wrażliwa na zapachy ostatnio. Jakoś tak, jak zapach nie jest w 100% pasujący do mnie, to mnie zaczyna drażnić i nawet zaczęłam używać takich kosmetyków, które mają bardzo takie delikatniejsze zapachy, czy są nawet bezzapachowe i nie wiem, jakoś tak mam. A tu mam właśnie nawilżający, łagodzący żel do mycia twarzy, więc to są nowości, jeżeli już je testowałyście, jeżeli już ich używacie, to możecie mi napisać Waszą opinię, co sądzicie, a ja myślę, że pod koniec miesiąca zobaczymy, jak mi się to sprawdzi, ale myślę, że już będę coś tam... No, spinka do włosów mi wypadła, bo jeszcze w kieszeni mam spinkę do włosów. Myślę, że pod koniec miesiąca już coś będę wiedziała więcej. Dobra, to była paczka PR-owa, to teraz pokażę Wam... Tak, chcę chyba zacząć od takich najmniejszych zakupów i pokażę Wam Hair to Go. To jest sklep generalnie z takimi fryzjerskimi rzeczami, produktami do włosów. I kupiłam sobie Kevin Murphy Crystal Angel. To jest taka kuracja do włosów, nie wiem, czy to jest blond. Ona ma niby podbijać kolor, ale to jest opcja crystal, więc ona koloru nie podbija, tylko dodaje połysku włosom. Miałam to już kiedyś, miałam 3 opakowania. Miałam jesienny angel, miałam chyba pink angel, różowy angel, nie pamiętam. A tu jest crystal, czyli taki krystaliczny, więc tutaj nie ma zmiany koloru, ani nie podbija w żaden sposób, nie zmienia odcienia włosów, tylko właśnie tak... Ma dodać takiego blasku, błysku tym włosom. Bardzo fajne kosmetyki. I tutaj mamy też bardzo bogaty skład. Jest dużo naturalnych rzeczy w środku, ale są też nienaturalne. No nie jest to marka taka stricte, wiecie, jakaś wegańska czy coś takiego. Natomiast ja te kosmetyki bardzo lubię. One rzeczywiście nadają włosom sypkość,
połysk, pięknie pachną, nadają objętość, nie obciążają w żaden sposób. Także lubię po prostu i dawno już nie miałam, stwierdziłam, że kupię, teraz wykańczam jakieś tam 3 czy 4 odżywki naraz, więc w którymś momencie po to sięgnę. To są drogie kosmetyki, ale one są fajne. W sensie, jeżeli chodzi o te odżywki i kuracje, to są fajne. Natomiast szamponów nie tykam, bo mają w składzie kokamido propyl betaine, ja używać nie mogę i no niestety. I zamówiłam tam jeszcze coś, co chciałam sobie zamówić na Sephorze. Ale zauważyłam, że tam jest taniej chyba o jakieś 20 czy 30 zł, bo to było, nie wiem czy ta promocja jeszcze jest, ja Wam wszystko podlinkuję. Chyba 57 zł kosztowało, słuchajcie, 25 ml i to jest kuracja Moroccan Oil, czyli to chyba najpopularniejszy ich produkt. Takie 25 ml olejku do włosów, bo ja nazywam to olejkiem po prostu. To jest do włosów delikatnych lub farbowanych na blond. Stwierdziłam, że to jest tak popularny kosmetyk, chciałam go spróbować, no i go zamówiłam. Wszyscy mówią, że jakiś super zapach ma, piękny i tak dalej. Szczerze, dla mnie ten zapach nie powala, jest przyjemny, ale taki o. Jeżeli chodzi o działanie, to użyłam tego do tej pory tylko raz, nie obciążyło mi włosów i to jest tyle, co mogę powiedzieć. Nie zauważyłam, żeby tak za jednym użyciem coś się zmieniło i żeby te włosy nawet po jednym użyciu wyglądały jakoś super, więc... Może i dobrze, że kupiłam małe opakowanie i to jeszcze tak taniej, znaczy taniej, tanio, taniej, taniej, no bo nie tanio, 57 zł za coś takiego to nie jest też tanio, ale tutaj wydajność jest, wydaje mi się, ogromna. Ale zobaczymy, jak będę używać dłużej. Tak, także to były zakupy z Hair to Go. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze Kevin Murphy jest dostępny w Polsce. Sorry za moje paznokcie, spadły mi dwa wczoraj i oczywiście zaczęły mi spadać, bo to nie jest tak, że one spadają w całości. Ściągnęłam je sobie tak... No ja nie mogę, a nie miałam czasu zrobić, także jestem dzisiaj taka trochę niezadbana. Ale dobra, słuchajcie, jedziemy dalej w takim razie. Co kupiłam w Sephorze? Coś, co Wam pokazywałam, kupiłam stacjonarnie. Pokazywałam Wam, jak robiliśmy przegląd, notabene świetnych rzeczy z nowej kolekcji z Bershki, to tam pod koniec filmu Wam pokazywałam. Ja stwierdziłam, że wrzucę tutaj do holu, no bo mam wrażenie, że osoby, które oglądają te kosmetyczne rzeczy, niekoniecznie oglądają te odzieżowe i na odwrót, więc stwierdziłam, że tu Wam pokażę. Kupiłam sobie paletę, bo teraz Charlotte Tilbury jest w niektórych Sephorach dostępna stacjonarnie, między innymi w krakowskiej Bonarce. Kupiłam sobie Filmstar Bronze and Glow i tutaj mamy bronzer i rozświetlacz i ja mam wersję light to medium. Czyli tą jaśniejszą. Słuchajcie, jaki to jest fajny kosmetyk. Nie będę się teraz rozgadywać. I o, tak sobie popatrzę, bo jestem ciekawa. Mi się wydaje, że on jest fajny, ale jestem bardzo ciekawa, jak wyglądam. Bo ciężko mi tak, kurczę, w lustrze ocenić, czy te odcienie mi pasują, czy nie. Więc sobie od razu teraz przy nagrywaniu dla Was popatrzę. Wydaje mi się, że jest fajne. Dużym plusem jest to, że to są twarde kosmetyki, taki kamień i można je fajnie stopniować, fajnie dodawać, nie, są bardzo bezpieczne. Oba, i rozświetlacz, i bronzer. Także, nie wiem, będę używać jeszcze przez cały miesiąc. Zobaczymy, czy będę miała coś do powiedzenia pod koniec miesiąca, jak mi się ta paleta sprawdzi. Jak na razie jestem, słuchajcie, zachwycona. Cena jest wysoka, ale miałam jakąś tam 10% jakieś, więc sobie wykorzystałam. No i przy takiej cenie, bo to jest 300 chyba 8 zł na Sephorze, 10%, no to trochę też jest, nie? Bo to jest 30 zeta. Dobra. To były moje zakupy z Sephory, tak naprawdę niewielkie, jedna tylko rzecz i to stacjonarnie. Jeżeli chodzi o Hebe, to Hebe mnie strasznie zawiodło. Strasznie mnie zawiodło, słuchajcie. Robiłam zamówienie, ach, poczekajcie. Robiłam zamówienie i teraz nie pamiętam, co to było, chyba pasty do zębów i odżywka do włosów. Tak mi się wydaje, że to było to. Robiłam zamówienie w Hebe, to może tak Wam pokażę. Zamawiałam sobie pasty do zębów Elmexy, no bo były na jakiejś tam promocji, zamówiłam, a ja zawsze używamy tych Elmexów, odkąd ta Agnieszka, czyli moja imienniczka z kanału, jak ona się tam nazywa, Kosmetologia Naturalnie, o, mówiła, że one mają fajne składy, to stwierdziłam, że będę zamawiać, nie będę kombinować, bo te wszystkie bardziej naturalne... Ja mam wrażenie, że one nie działały za fajnie. Ja lubię, jak jest fluor w pastach. Wiem, tutaj trują nas fluorem i tak dalej, ale słuchajcie, ja przez długi, bardzo długi czas, lata używałam past bez fluoru. Moje zęby były tak niesamowicie uwrażliwione, no generalnie kosmos po prostu, tragiczny kosmos. I jak wróciłam do past normalnych z fluorem, to wszystko się uspokoiło. Dobra. I zamówiłam też odżywkę nawilżający bez anwen. Też była na jakiejś zniżce i po prostu stwierdziłam, że zamówię. Bardzo lubię zapach tej odżywki i ona też fajnie całkiem u mnie działała. Nie była taka, wiecie, nie była ani nie robiła efektu jakiegoś wow, ani nie robiła mi nic złego. Nie wiem, po prostu lubię tą odżywkę. Popróbowałam kilka różnych i ta jakoś najbardziej mi siadła. Może ze względu na ten zapach, który
ta odżywka pachnie po prostu jak bez, a ja uwielbiam zapach bzu, więc odżywka. No i słuchajcie, zamówiłam wtedy też konturówkę Inglot i komunikatywnie, tą, którą mam dzisiaj na ustach. Ten kolor widziałam u Maxineczki i no ona go tam zostawiała z pomadką z tej samej serii, ale na początku no wyglądało to tragicznie, no bo ona ma ciepłą, ciemną karnację. Stwierdziłam, że to będzie coś dla mnie, ale takie mam wrażenie, że nawet dla mnie jest za chłodna ta konturówka. Natomiast jest fajna, tak czy siak. Ale co chciałam Wam powiedzieć o tej konturówce, bo ja ją tu mam. I to nie jest z tego zamówienia. Wiecie co? To było ponad 2 tygodnie temu. Oczywiście zgłosiłam to od razu. Wszystko mi przyszło oprócz konturówki. No oczywiście kasy mi nie oddali, tak jakby ich błąd, nie? I to już jest któryś raz, jak zamawiam kosmetyki do pielęgnacji i jedną rzecz z makijażu, taką właśnie jakąś drobną konturówkę czy coś, to mi nie przychodzi. Zgłosiłam to od razu. Za pierwszym razem bardzo szybko oddali mi kasę, a teraz czekam już 2 tygodnie. I nie wiem, czy to są 2 tygodnie, w sensie oni chyba mają 2 tygodnie takie nie kalendarzowe, tylko dni pracujących, więc jeszcze chwilę poczekam, a jak coś, to będę się tam rzucać do nich. No i stwierdziłam, że tak, no to w takim razie zrobimy tak, że ja sobie zamówię tylko jedną rzecz. Ja tam często u nich zamawiam, więc mam darmową dostawę i zrobiłam kolejne zamówienie na samą konturówkę. Zastanawiałam się i bałam się, że przyjdzie mi puste pudełko albo coś, ale nie, na szczęście przyszła. Jestem po prostu zniesmaczona, bo kolejne zamówienie, które u nich złożyłam 2 tygodnie temu, do tej pory nie doszło. Dzisiaj zobaczyłam w aplikacji InPostu, że jest w trakcie przygotowania dopiero paczka. Dzisiaj, po 2 tygodniach. Także no dostałam od nich maila, że oczywiście będzie przesunięcie, opóźnienie, bo dużo zamówień i tak dalej, ale 2 tygodnie, no ludzie. No, a to było osobne zamówienie. Ta konturówka, mam ją dzisiaj na ustach. Ona jest, wiecie co, nie zastygająca z tego, co widzę, czy tak semi zastygająca, powiedziałabym, bo trochę zostawia ślad na ustach. Dzisiaj mam ją pierwszy raz, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona jakoś wysusza. Bardzo mi przypomina, jak jej używałam, konturówki z Charlotte Tilbury, tak w konsystencji, tylko że właśnie tamte zastygają i ściągają usta, a ta nie czuję, żeby aż tak była ściągająca, no bo nie zastygła. Natomiast kolor mi się podoba. Wiem, że jest blady, trupi, może i brązowy i robią się żółte zęby pewnie od niego, ale nie wiem, jakoś tak podoba mi się. Może jest trochę za jasny, trochę za chłodny, ale jest spoko. I nauczona doświadczeniem, zrobiłam później kolejne zamówienie jeszcze osobne i zamówiłam jeszcze róż z Inglota i komunikatywnie. Powiem Wam, że zamówiłam też bronzer swego czasu z Inglota, z tej serii, taki płaski, pokazywałam Wam w ulubieńcach też, bo jest świetny. I stwierdziłam, że no kurczę, ten kremowy właśnie bronzer super mi się sprawdza i zamówię sobie też właśnie róż. Dlaczego w takim kolorze? Ponieważ oglądałam ostatnio świetny film na YouTubie, słuchajcie, o dopasowywaniu róży. Ten film trwał chyba z 20 minut po angielsku, ale tam było wszystko od A do Z. Jakie róże, jaki efekt dają, jakiego różu używać na jakiej części twarzy, jakie kolory pasują jakim karnacjom, jakie ułożenie różu na twarzy, jaki daje efekt. Super film. Jak go znajdę, bo zasubskrybowałam ten kanał, to Wam podlinkuję. No słuchajcie, to są rzeczy, które w ogóle tak jakby... Myślę, że to jest wiedza tajemna wykorzystywana przez nasze youtuberki w swoich jakichś tam szkołach makijażu i tak dalej, bo nigdy o tym nigdzie nie słyszałam, natomiast tam był tak fajny film, świetny po prostu. I zamówiłam sobie właśnie ten odcień różu. Ja lubię taki róż, on wygląda na mojej karnacji dobrze i to jest róż, który, tak jak w tym filmie to było powiedziane, chociaż nie wiem, czy to słowo było użyte, to jest róż, jakby to na polski przetłumaczyć, plumping, wypychający. To nie jest róż, bo są różne rodzaje właśnie, różne odcienie będą u nas różnie działać. Są róże, którymi możemy konturować, są róże przyciemniające, są róże, to jest tak jakby róż wypychający, budujący, coś takiego. Nie budujący, przepraszam, wypychający, czyli dajemy go w te miejsca, na przykład ja tutaj powinnam go dać, dzisiaj nie dałam, bo zapomniałam tutaj, w tym miejscu i on sprawi, że policzek będzie wyglądał raz, że świeżo, młodziej, dwa, że tak jakby pełniej, więc taki różyk. Raz go użyłam, jest fajny, ma naprawdę fajną konsystencję, no i bajeczne są te rzeczy z Inglota pod tym względem, że one się cudownie blendują, nawet i palcami można sobie pięknie na twarzy rozłożyć te kremowe kosmetyki. Więc jeżeli chodzi o kremowe kosmetyki, to są moi faworyci. Faworyci, nie faworyty, wiem, że faworyty to też jest dostępna, że tak powiem, i działająca forma, której nie cierpię, jak ktoś mówi, to są moje faworyty. Faworyta to była na dworze Ludwika XVI, no sorry, wiadomo co robiła i kim była. Faworyci.
To są moi faworyci, jeżeli chodzi o kremowe kosmetyki. A, no i schebę jeszcze mam, słuchajcie, to też kupiłam, chociaż nie wiem, czy to schebę, bo ja to kupiłam stacjonarnie kiedyś przed nagrywaniem filmu, bo nie wzięłam nic do ust, ale chyba w schebę. Tak mi się wydaje. Nie, no w schebę, bo w schebę jest Claressa, nie? Tak, kupiłam sobie jeszcze dwa błyszczyki z tej serii, którą bardzo lubię. Gloss is my boss. I tutaj ja ten odcień, który zawsze Wam polecam, który tak naprawdę jest i błyszczykiem, i super napigmentowaną pomadką błyszczykową, to jest 08, a tutaj kupiłam chyba 09, tak, no bo jak 0 na początku, to 09 i jeszcze odcień 01, taki prześwitujący, który, wiecie, mogę na różne pomadki sobie nałożyć i da mi tylko błysk. I ten, ale ten, powiem Wam, że to już nie jest to samo, co 8, bo ten daje coś takiego. I ten kolor, on się rozkłada na karnacji, na ustach, tak, czekajcie, czemu nie chcesz mi wyostrzyć? No nie chcę, no trudno, ale widziałyście kolor. On się tak rozkłada nierówno za bardzo, nie jest tak fajnie kryjący jak to 08, że można nałożyć i macie równomierny kolor. To trochę przypomina bardziej takie właśnie tinty koreańskie, ale też w tej formule błyszczykowej. Więc te usta są takie wyjedzone trochę. Natomiast ja uwielbiam te błyszczyki tak czy siak, ze względu na to, że one super pielęgnują moje usta. Nie wiem, czy u wszystkich to tak działa, ale dla mnie one są jak dobra pomadka nawilżająca również i fajnie się trzymają. Mają taką lepkość, ale nie kleistość. Super są, bardzo je lubię. Także to było to. Teraz przejdziemy do czego? Do Jest Style'a. Pokażę Wam szybko, co za... Aha, jeszcze mam tu Zalando, słuchajcie. Claire's Fundamental Eye Awakening Gel, czyli fajna promocja była na Zalando, nie wiem, czy jeszcze trwa, na kosmetyki Claire'sa. I ja już wiem, dlaczego była ta promocja, nawet Wam ją polecałam, słuchajcie. Chciałam sobie kupić na zapas, bo teraz zużywam serum pod oczy z Basic Lab. Mają krótkie daty ważności. Tego kosmetyku można używać przez 12 miesięcy, a on jest ważny do lutego 2024, więc wyprzedają po prostu. I wkurzyłam się trochę, no bo to jest parę miesięcy raptem, to nawet nie jest te 12 miesięcy, bo to wystarcza na rok spokojnie tak naprawdę mi. I no już się domyślałam, dlaczego taka promocja była. Już wiem, żeby na Zalando, jak jest jakaś wyjątkowo fajna cena, po prostu kosmetyków nie kupować, bo prawdopodobnie mają krótkie daty ważności. No ale stwierdziłam, dobra, zamówiłam dwa opakowania, jedno odesłałam. Zamówiłam, żeby mieć zapas, nie? Bo taka fajna cena, więc jedno odesłałam, nawet nie otwierałam, tylko popatrzyłam na pudełku, na datę i stwierdziłam, aha, no to pocałuj to w dupę wójta, nie? Zostawiłam sobie jedno, myślę, że zdążę zużyć, jak nie, no to będę używać do szyi i dekoltu też, bo to jest świetny kosmetyk, to jest naprawdę fajny żel z peptydami, nawilżający, świetnie się wchłaniający, taki orzeźwiający, odświeżający z rana, ale nawilżający, tu pisze też cool and refreshing, no właśnie. Wegański i mamy tutaj kompleks orientalnej herbaty. Wiem, że są też peptydy i nie wiem, czy ceramidy, to nie pamiętam, ale to jest rzeczywiście kosmetyk, który super działa. Tak, także to był mój zakup. Udany, jeżeli chodzi o sam produkt, ale nieudany, jeżeli chodzi o zagranie Zalando. Mój kosmetyk z Zalando, zakup. Teraz w takim razie co? Teraz jest style, Wam pokażę, jak już weszłyśmy w te koreańskie klimaty. I co zamówiłam ostatnio na Jest Style'u? To jest nowa seria, tam kilka kosmetyków wyszło, nowa seria z Some By Me Beta Pantenol. Z pantenolem właśnie i tutaj mamy tak, D Pantenol, co jeszcze? Generalnie mam tutaj i tonik, który to jest tonik cleanser do twarzy, czyli taki w tubce. I tonik również z tej serii. Tam wyszło jeszcze serum, wiem, że jakieś nowe wyszły te filtry do twarzy, ale ja nie wiem, czy to nie było zamiana opakowań i tej samej formuły, która była. Miałam filtr Some By Me, ale on mnie tak bielił, że go wyrzuciłam po prostu. Stwierdziłam, że już zresztą kończyła mu się data ważności, więc nawet by do wakacji nie doczekał. Więc mamy tak, cleanser, o, to nie jest w tubce, tylko w buteleczce. 120 ml i on jest bardzo taki rzadki. A to ciekawe. No w każdym razie nawilżający, balansujący pH, z tego co widzę, pH 40, coś tutaj, pH Balance 40, Mild 30, Moisturizing 30. Nie wiem, co to są za parametry, co oni wymyślili, szczerze mówiąc nie doczytałam. Generalnie no, ma wspierać nasze naturalne pH skóry, a ja zauważyłam, że oni mają na niektórych kosmetykach właśnie napisane pH 5,5, więc rzeczywiście to chyba...
tak działa, czekajcie, jak to się zamyka. Tak, tu mamy cleanser, no i zamówiłam jeszcze tonik, to może nie będę otwierać. No to jest jakaś nowa seria, chciałam ją przetestować, chociaż pewnie zanim dotrę do tych kosmetyków, to już będzie 5 nowych serii, no ale dobra. Ja sobie mi ufam. Czy jest coś, co mi się nie sprawdziło w działaniu? Nie. Czy są kosmetyki, które wkurzają mnie, jeżeli chodzi o konsystencję? Tak, zdarzają się takie, które są lepkie i się nie do końca wchłaniają, ale jeżeli chodzi o działanie, to zawsze jest sztos po prostu. I zamówiłam również, bo były i są w dalszym ciągu. Dzisiaj widziałam na jakiejś fajnej promce za $10 płatki pod oczy z Aronyxa. Z kolagenem, po prostu. Płateczki pod oczy, też zamówiłam je na zasadzie bardziej zapasu, żeby mieć zawsze pełny zapas, tam 2-3 opakowań płatków pod oczy zapasowych. No ja tak lubię po prostu, mieć zapasiki, nie za duże i tak jakby zapasy, które mam kosmetyczne, bo miałam taki rok temu, czy to było nawet półtora, może 2 lata temu takiego fioła, że zaczęłam bardzo dużo kosmetyków kupować, teraz je zużywam i staram się nie kupować tych, których rzeczywiście używam długo, których używam powoli i mam duże zapasy, ale właśnie płatki pod oczy to zawsze dla mnie jest coś, co wiecie, ja codziennie praktycznie używam płatków pod oczy, więc jedno opakowanie schodzi mi w miesiąc. Zawsze chcę mieć troszkę więcej. Co jeszcze mam? Aha, no i z Neogena, słuchajcie, krem do twarzy. Z Neogena krem do twarzy Heartleaf z taką roślinką, która się nazywa też Hotunia cordata, czy Hotunia cordata, coś takiego. I jest to strolistna coś tam po polsku. I to jest tak popularny składnik jak wąkrotka azjatycka w koreańskich kosmetykach, o właściwościach antyseptycznych, takich łagodzących, o właściwościach antyoksydacyjnych również. To jest taka roślinka po prostu. Coś tam strolistna, ale nie pamiętam co. Krem do twarzy po prostu. Tak. To akurat nie tyle zamówiłam, co z tej puli, o której zawsze Wam mówię, że co miesiąc mogę sobie wybrać jakiś tam kosmetyk z jakiejś puli, które pokazują. To właśnie wybrałam sobie taki kremik. Myślę, to jest w ogóle napisane, że to jest krem łagodzący. Myślę, że on będzie świetny. On ma mieć też taką lekką, dobrze wchłanialną konsystencję. Co tutaj jeszcze mamy? 75% właśnie składu to jest woda z tej Hyotunii cordaty całej. No i ma dobrze nawilżać. Co tu jeszcze? No tak, no generalnie dobrze nawilżać, łagodzić, działać antyoksydacyjnie i przeciwko niedoskonałościom. Także myślę, że też mi się to sprawdzi za czas jakiś. Dobra, teraz Bath & Body Works, pokażę Wam tak szybko. Generalnie zamówiłam 7 mydeł, bo była fajna promocja, więc pokażę Wam na ilość i zaraz Wam powiem, jakie zamówiłam wersje. Tak, 7 mydeł z Bath & Body Works. I teraz tak, kurczę, a mi to spada wszystko, zaraz Wam powiem. Zacznę od tego, które jest w użyciu w tym momencie w łazience. Świetny zapach. Waikiki Beach Coconut. Super. Trochę kokos, ale no coś niesamowitego. Cudowny, najfajniejszy zapach. Co, w sumie to jest moje trzecie mydło z Bath & Body Works, ale z tych trzech no najfajniejszy. I szczerze to, gdyby nie to, że już zrobiłam takie duże zapachy, to jeszcze bym sobie dokupiła właśnie tą wersję zapachową, bardzo, bardzo przyjemne. Wiecie co? Ja lubię te mydła, one są spoko, wystarczają na miesiąc, na mnie i na Miłosza, a my często myjemy ręce, wystarczają na miesiąc, w sensie po kilka razy dziennie. Ja mogę wyjść wyrzucić śmieci, wracam i myję ręce, ja mogę, nie wiem, jechać po Miłosza do szkoły i ja w ogóle tak się nauczyłam, słuchajcie, przez te wszystkie rzeczy, które się działy przez ostatnie lata, że ja nie otwieram klamek rękami, ja zawsze otwieram je albo koszulką, przez rękaw i tak dalej, albo chusteczką, takie jak schodzę do wejścia do garażu, drzwi do klatki, nie otwieram po prostu dłońmi, nie dotykam, a i tak mam takie poczucie, że muszę umyć ręce. No, nie, że nerwica natręc, bo nie myję ich 15 razy dziennie, ale no tak mam, tak się nauczyłam. W sumie chyba dobrze, nie? Tak, dobra. Jakie jeszcze mamy mydełka? Mango Mai Tai, czyli jakieś z mango. Nie znam zapachu. Turquoise Water, czyli turkusowa woda. Mam świecę, dokładnie o tym zapachu. Bardzo lubię ten zapach, więc stwierdziłam, że wezmę go też w postaci mydełka. Coco Paradise, to jest u nas w Polsce nowa seria. Ja swego czasu od kuzynki dostałam ze Stanów właśnie żel pod prysznic z tej serii. Bardzo ładny kokosowy zapach, przyjemny. Więc zamówiłam sobie też mydło właśnie w tej wersji. Co jeszcze? Tutaj mam, to są jakieś nowości. Beach Water, czyli woda plażowa i Pink Pineapple Sunrise. Takie zapachy, nie wiem czy je znacie, czy nie, ja ich jeszcze nie znam. I Fuji White Sands. To są mydła, które
dla mnie zauważyłam, że zależy od mydła, ale pierwsze, które napoczęłam, właśnie te 3 miesiące temu, ono, nie pamiętam jak się nazywało, ono było troszkę takie wysuszające do dłoni, to była jakaś seria świąteczna. To, które zużyliśmy właściwie chyba z tydzień temu z Miłoszem, jakieś almond, coś tam, almond coconut, czy coś w tym stylu, pokażę Wam w denku, już nie było takie wysuszające, znaczy to pierwsze też nie było jakieś wysuszające bardzo, ale to było jeszcze mniej wysuszające, to też nie jest wysuszające, więc myślę, że to też tutaj składniki jakieś mają znaczenie, może to jest z tej kompozycji zapachowej, nie wiem. Także takie duże zamówienie z Bath & Body Works. Po 20 zł były te mydła i jeszcze u Maxineczki widziałam, że była zniżka 10%, więc 18 zł za jedno mydło wychodziło, które normalnie kosztuje chyba 39 czy coś takiego. A jako, że mój młody bardzo te mydła lubi, uwielbia te pianki, ogólnie on lubi kosmetyki piankowe, no to stwierdziłam, że zamówię, zużyją się. Dobra, także to było Bath & Body Works, a teraz przechodzimy już do Drogerii Pigment i mam wrażenie, że nie wszystko tutaj chyba jest. Ja mogę czasami, wiecie, zapomnieć o czymś. Aha, na przykład schebę. Nie pokazałam Wam, że jakąś nić dentystyczną zamówiłam, że zamówiłam, bo już jest w użyciu, że szczoteczki do zębów, no też tego nie będę Wam pokazywać, czy jakieś tam podpaski i tak dalej. No tego Wam nie pokażę, bo albo jest w użyciu, albo nie jest aż tak istotne. Nie będę Wam pokazywać. No wiecie, tutaj podpaski mają fajne skrzydełka i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że niektórzy tak pokazują w dękach na przykład, ale to myślę, że możemy sobie darować. I teraz tak. Co zamówiłam na Drogerii Pigment? Mam Drogerię Pigment w Krakowie, ale mam daleko, więc zamawiam tak czy siak. Kule do kąpieli, to dla młodego, ja nie biorę kąpieli, chociaż ostatnio sobie tak pomyślałam, że mogłabym sobie wziąć kąpiel, może bym się tak rozluźniła, zrelaksowała, miałam takiego PMS-a ostrego, słuchajcie. A jednak mówię o takich rzeczach, no ale tak, ale stwierdziłam, dobra, nie chce mi się, no. Ale mój młody się kąpie regularnie. Ja biorę tylko prysznicę. Anwen, kule do kąpieli o zapachu bzu. I tak jak one pachną bzem, jak się powącha je tutaj w opakowaniu, takim ostrym, mocnym bzem, tak jedną tą kulę młody zużył, zużyje pewnie też dwie pozostałe, ale tak jak wrzuciłam do wanny i ta kula się rozpuściła, to jest tak sztuczny zapach, tak okropny, syntetyczny. Znaczy no dla mnie, młody powiedział, że on nawet nie czuje, wyszedł z łazienki, wrócił, a no rzeczywiście, ale no właśnie, ja mam jakąś wrażliwość zapachową ostatnio, więc te kule... No ja mu więcej ich nie zamówię, jakoś tak nie do końca. Mnie przekonują. Co jeszcze? Zamówiłam, słuchajcie, coś z Jopę ciekawego. Siadłam sobie w ogóle już po turecku teraz, tak wygodnie na pufie. Probiotyczna pasta do czyszczenia opornych zabrudzeń. Uniwersalna, skuteczna i wydajna. Taka pasta do czyszczenia łazienek na przykład, nie? Czy w kuchni? Bo ja mam dosyć twardą wodę i mi często umywalka jakoś tak jest ułożona, że często mi woda stoi, muszę to wycierać. A ja zauważyłam, że po jakimś czasie zaczął mi się tam kamień robić. I stwierdziłam, że ciężko mi jest to doczyścić, tak wiecie, nawet zwykłym proszkiem do prania, bo tylko jak brzegiem szczotki, takim twardym już potem pojadę, to schodzi. Stwierdziłam, że kupię taką pastę, no, to też było wszystko na jakiejś promocji takiej z 20%, więc stwierdziłam, że wezmę z Jopę właśnie. Ja lubię produkty do domu z Jopę i płyn do naczyń już od lat. Myślę, że od lat mogę powiedzieć, może od półtora roku. Używam non-stop tylko płynu do naczyń z Jop. Pokazuję Wam czasami, jak zużywam uzupełnienia takie duże, kilkulitrowe. No to wrzucam do denka, żeby Was uświadamiać, że takie fajne, naturalne płyny do mycia naczyń są. Można je kupić w takim ekologicznym opakowaniu. One są bardzo wydajne, bardzo dobre, bardzo dobre. Porównałabym do Fairy. Dla mnie to jest świetny płyn do mycia naczyń z takich, wiecie, co możecie w sklepach kupić, no to właśnie one są niesamowicie wydajne, dobrze się pienią, no i mają fajniejsze składy niż te takie klasyk sklepowe. No i właśnie, jakieś płyny do podłóg, do szyb i tak dalej, do mycia łazienki, to wszystko mam z Jopa zawsze. I tak, zobaczymy jak to się sprawdzi. Co jest ciekawe, powąchałam sobie tego, bo to było, byłam ciekawa, czy to jest takie jak jakaś pasta, BHP czy coś. Zapach, słuchajcie, jest... Z czym się... Zielona... Jeżeli kojarzycie, o, masło do ciała, znakomi, zielona herbata w takiej konsystencji gęstej, takiego zbitego masła, to jest bardzo podobny zapach. Bardzo podobny. Tylko, że delikatniejszy. I mi się trochę kojarzy, wiecie, z czym jeszcze? Jak byłam dzieckiem i takie oryginalne My Little Pony mi rodzice kupowali, kucyki pony, zabawki, to te zabawki trochę tak pachniały na początku.
taki zapach gumy, właśnie zielonej herbaty. No nie wiem, ciężko to porównać. Jeszcze nie używałam, bo na razie sprzątałam i nie potrzebuję, ale zobaczymy. Rzadko Wam takie rzeczy do domu pokazuję, no bo dla mnie to nie jest aż tak istotne. Ja na przykład jak oglądam Denka, to nie lubię oglądać Denek, gdzie przez połowę Denka jest, a tutaj płyn do płukania, a tutaj płyn do naczyń, a tutaj jakieś coś tam do czyszczenia podłóg. Więc jak kupuję, to pokazuję, ale do Denek tego raczej nie wrzucam, bo nie wydaje mi się to takie jakieś super, hiper ważne i ciekawe, jak pielęgnacja, załóżmy, czy kolorówka. Dobra, co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam jeszcze Bundy peeling trychologiczny, ale mam tutaj historyjkę dla Was. Boż. Peeling trychologiczny, znaczy no mi się wydaje, bo mnie dotyczy ta historyjka, więc... O. Dwa opakowania, jedno już stoi w łazience. Nie wiem, czy pamiętacie, jak ostatnio pokazywałam w holu zakupowym, że kupiłam peeling z ten z Farmony Radical. Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, raz go użyłam 2 tygodnie temu i do tej pory próbuję doprowadzić moją głowę do porządku, ponieważ ten peeling zrobił mi rzeźnie na skórze głowy. On w ogóle ma na pierwszym miejscu chyba wodę, na drugim alkohol. Alkohol generalnie nie służy w kosmetykach do tego, żeby zrobić nam krzywdę, tylko do rozpuszczania, stabilizacji niektórych substancji i alkohol to też... jakby w konserwacji zabytków było używane i używałam tego w pracy. Alkohol generalnie zmniejsza napięcie powierzchniowe, więc jeżeli mamy produkt z alkoholem, to pamiętajcie, że to nie służy do tego, żeby Was zabić, tylko po to, że na przykład jak macie wodę, załóżmy, głupi przykład Wam podam, z konserwacji, znaczy głupi przykład, z konserwacji. Jeżeli miałam konserwację ściany i był tam jakiś, załóżmy, fresk, to chciałam wprowadzić substancję na przykład polimerową, żeby dokleić to stare malarstwo, ten tynk, żeby skleić ze ścianą z powrotem to, co się kruszyło, to najpierw wstrzykuje się alkohol, żeby on się trochę rozszedł, a później tą substancję, bo ona ma lepszą penetrację wtedy. I alkohol też działa tak właśnie na nasze ciało, tak działa w kosmetykach, że on polepsza penetrację innych substancji. I no myślę, że tutaj też na tej zasadzie i żeby rozpuszczać jakieś tam substancje, wiadomo, bo niektóre są rozpuszczalne w alkoholach, ale niestety dla mnie alkohol, to jest moja głupota, bo nie popatrzyłam na skład, no jak tak chwalą, no to spróbuję, nie popatrzyłam na skład, popatrzyłam dopiero jak użyłam. Słuchajcie, z mojej głowy zaczęło się tak sypać i drugi tydzień nie mogę sobie z tym poradzić. A co jest najlepsze, no to właśnie to zamówienie, na które czekam z Hebe, ma w sobie ten peeling trychologiczny, bo jak zobaczyłam, co się dzieje, to od razu go zamówiłam. No i tak właśnie od 2 tygodni mi nie dotarło. Na szczęście na Drogerii Pigment była też promocja na ten peeling trychologiczny i przyszedł mi dzisiaj, go pierwszy raz użyłam, czyli 2 tygodnie nie używam peelingu trychologicznego, co nie jest dobre, bo ja co tydzień używam. A no, druga kwestia to to, że miałam schrzanioną skórę głowy tym radikalnym. Po prostu... coś okropnego. Zaczęły mi się robić jakieś skorupy na skórze głowy. Jak macie wrażliwą skórę głowy, to myślę, że można sobie darować po prostu ten peeling. Ja użyłam go raz, idzie do wyrzucenia. Nie, ja go nie użyję już do niczego, do ciała, do czegokolwiek. Nie chcę go po prostu, nie chcę go widzieć na oczy. Zobaczę go jeszcze tylko raz, pokazując Wam go w Denku. Także zamówiłam sobie 2 opakowania tego peelingu, który wiem, że mi się dobrze sprawdza, wiem, że dobrze działa. No i czekam, aż mi się skóra głowy wyreguluje, wróci do normy, bo już było lepiej. I właśnie już wczoraj było, przedwczoraj już było lepiej, ale też jeszcze tutaj mi się ze skroni. Najczęściej właśnie moje skroni źle reagują, przesuszają się. Mi się tutaj, widziałam, że trochę jednak sypie dalej, więc czekam, aż dojdę do ładu i to jest dla mnie nauczka. Nie będę po prostu chyba testować nowych peelingów do skóry głowy, no chyba, że będę sprawdzać składy, nie wiem, ale mam zaufanie, słuchajcie, do Harry Taylor i do tego z Bundy i nie wiem, czy przy tym nie zostanę. Już mam dosyć tych kombinacji, no bo to jest kosztem potem mojego jakiegoś tam komfortu i swędzenia i sypania się z głowy. Nie. Jedziemy dalej. Co jeszcze zamówiłam? Zamówiłam również Ziope, Aloes Lucrecia, żele do higieny intymnej, ponieważ używam ich od lat i bardzo je lubię, więc tutaj mam zapas. Jeden jeszcze w łazience jest otwarty, jeden jest jeszcze właśnie leży w zapasach, ale ja tak jak mówię, lubię mieć 2-3 w zapasie, no bo nie wiadomo, jak jest dobra cena, to wiem, że to się zużyje po prostu. Co jeszcze? Zamówiłam sobie z Mokosza, też była właśnie promocja, tu jest w ogóle z ceną, to widocznie ze sklepowej półki mi wysłali. Z
specjalistyczny balsam antycelulitowy, wanilia z tymiankiem. Pokazywałam Wam w ostatnim denku, że zużyłam masło, ale ja nie lubię maseł i że sobie zamówię w końcu ten balsam w którymś momencie, bo bardzo przyjemny zapach. No i akurat była promocja, więc go zamówiłam. On normalnie kosztuje ponad 100, 149 tu widzę jest cena. Ale chyba na stronie był tańszy niż 149, może stacjonarnie kosztuje 149, a jak go zamówiłam, to kosztował 80 coś, więc stwierdziłam, to oczywiście, że to jest bardzo dużo, ale chcę go spróbować, więc w którymś momencie go sobie też będę używać. I co jeszcze? Sól do kąpieli również z Mokosza, tu widzę cena 39, było też za 20 parę złotych. Żurawina, sól żurawina, bardzo przyjemny zapach, lubię ten zapach żurawiny z Mokosza. Dla mnie to są, wiecie, takie rzeczy, których ja nie używam, które właśnie kupuję dla młodego, ale ja czerpię przyjemność z zapachów, po prostu. Lubię mu robić tą kąpiel, jak ten zapach się tak przyjemnie rozchodzi, powącham sobie. Dla mnie to jest przyjemność z soli do kąpieli. I zamówiłam też dwie sole z Hagi, ponieważ już właśnie wczoraj młody zużył Boso po mchu i stwierdziłam, że jak są też na jakiejś promocji, one są duże, wydajne, to mu wezmę. Boso po mchu, no właśnie, czy to był zapach mchu, lasu i tak dalej? Nie, nie do końca mi się podobał ten zapach. Taki był troszkę za mocny, troszkę taki sztuczny dla mnie, no nie jakiś super, hiper przyjemny, więc stwierdziłam, że spróbujemy też inne, a co? Może akurat nie trafiliśmy. No i zamówiłam mu tak, już wczoraj, jak mu wsypałam, słuchajcie, Boso po mchu do wanny, to powiedziałam, ej, a popatrz, jeszcze Ci kupiłam dwie różne, no to otworzył. Powąchał, wsypał trochę tej drugiej, tej, czyli bochańska sól do kąpieli, wsypał trochę jeszcze jednej, którą tutaj mam, zrobił sobie mieszankę, bo mu się zapachy podobały. Bochańska sól do kąpieli, one są, ona pachnie tak trochę właśnie leczniczo, tak przyjemnie. To jest sól, tak, tu mamy 1300 gram, więc to są naprawdę duże kosmetyki do skóry delikatnej, czyli dla młodego 200 gram soli wsypać. No to ja tak mniej więcej 200 mu wsypuję, może trochę mniej. Z olejkiem eterycznym jodłowym, grejpfrutowym, sosnowym i cytrynowym, tak? Polecam Wam, bo one są, słuchajcie, nieperfumowane z tego, co widziałam tam na... tak, tutaj też nie ma tak jakby, nie ma perfuma jako część składu, tylko rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj ten zapach wynika z tego, co tutaj mamy. Fajne, krótkie składy naturalne. Swego czasu mówiłam Wam i one uważam, że dalej mają piękne zapachy o solach z knajpa. Natomiast jak gdzieś wyczytałam albo usłyszałam, że o, tam jest jakaś kwestia tych kompozycji barwników z kolei, że to nie jest za ciekawe, więc na razie odeszłam i stwierdziłam, że jak jest promocja, to kupię zapas właśnie tych soli, które wiem, że są naturalne. I tutaj mamy jeszcze sól himalajska do kąpieli. I to są takie kamienie, takie kryształy naprawdę. Tu Wam pokażę, bo tam to było bardziej proszkowane, a tu mamy takie kryształy. I ona też strasznie fajnie pachnie, tak żywicznie. Ja bym powiedziała, że to jest taki zapach żywicy. Tu mamy 1200 gram, a tu było chyba 1300, nie? Tak, 1300 to jest troszeczkę mniej i jeżeli chodzi o zapachy, to mamy tak, olejek sandałowy, patchouli i limetkowy, wzbogacona zapachem bergamotki i liang liang. Także taka sól do kąpieli, no ja uwielbiam wąchać te sole po prostu, ale może w którymś momencie sobie szczelę jakąś kąpiel, nie wiem jak mnie najdzie. Także to by było na tyle. Cały haul Wam pokazałam. Nie było tu może jakichś takich super, hiper, rewelacyjnych produktów, dużo właśnie takich zapasów i tak dalej, no ale pokazuję Wam to, co po prostu kupuję. Także mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeżeli któryś z tych rzeczy używałyście, które tutaj pokazałam, któryś kosmetyków, no to możecie dać znać, jak u Was się sprawdziły. No. I kończymy. Już zaczynam mieć powoli chrypkę. Czas kończyć. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!